Cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie. Witam was w... Tak, w unboxingu myszki. Tak. Wszystko jest, więc to jest unboxing myszki firmy Tracer. Tom Hawk, tak, oczywiście. Nie widziałem wcześniej jej na internecie, więc wiecie. Zakupiłem sobie tą myszkę. Z powodu takiego, gdyż moja poprzednia się trochę zepsuła, nie? Pokażę od razu. W poprzednim unboxingu, czekajcie, gdzie wam to pokażę, tu będzie, albo nie, tu, albo tam, nie, no, link i do tego, nie, filmiku, zobaczcie, czy się stanęło się, nie, normalnie kabelek wyszedł, pyk, no i czekaj, zooma łapie, no, i co, kabelek pęki, nie łapie nic, nie, nie działa, więc do wyrzucenia, ale dzisiaj jest myszka, no troszkę droższa, firmy, cena. Dobra. Co tu nam oferuje samo pudełko? No co? Jest tak, no, wykrój. Przedstawia. Z tyłu jest już parę informacji. Coś jest, jest. Optical, coś tu. Po polsku mysz optyczna, sterowana, co jest dla specjalnych graczy. Tutaj z boku mamy coś DPI. Od 800 do 3200 dpi. Nie, to naprawdę jest wielkość. Kurde, takie mecz, nie? Co tu cechuje tego gryzonia? Tego gryzonia cechuje 6 przycisków. Czy to prawda? 2, 4, 6, jest. Zgadza się. Z tego co mi wiadomo, myszka jest podświetlana trzema kolorami, nie? Więc tak, myszka jest Myszka jest przeznaczona właściwie dla graczy, nie? Dobra, więc spróbujemy to jakoś otworzyć teraz, nie? Co tu jeszcze więcej z tego pudełka? Czy tutaj ten sobie oznacza coś tam? To pudełko nas nie interesuje, tak? Interesuje nas coś w porządku, w środku jest. Więc jakoś trzeba do tego dobrać się, nie? Tutaj trzeba to jakoś otworzyć. Nie wiem, czy to widać jakoś. Kurde. Jak to otworzyć? Kurde, no. Wiecie co? Przenieśmy się na dwór. Podejście pierwsze, piła motorowa, nie dała rady. Trzeba coś innego. Kątówka też nie dała rady, więc trzeba coś mocniejszego. By tak powrócić do standardu, nożem. Dobra, nie udało nam się na dworze tego otworzyć, więc spróbujemy to, no właściwie, no, tradycyjnie, tak, za pomocą nożyka. No, noże też ma problemy z samym otwarciem. Kuźmy kabla nie musimy. Mysz bez ogona, to jakoś tak trochę dziwnie, nie? Dobra. Sterowniki są? Chyba nie. Tak. Ładnie tak. Ta-dam. Już nam coś tu wypadł kabelek. No, fajnie, fajnie. Wyciągamy. Się przyczepiło tu. No, to nam niepotrzebne. Myszka prezentuje się w ten sposób. Dobra, teraz wyciągniemy stąd. To będzie nam się lepiej prezentowało. No to jak to po premierzowsku, to tutaj widać firmę Tracer. Tutaj ma. Coś jakieś takie, jakieś wyślizgałe, jakieś od pudełka chyba. Albo od rękawiczek, bo one jakieś takie białe są. Ślady zostawiam, nie wiem. W ogóle aparat cały taki. No. Kabel jest smaciany, w obrócie smaciany, tak. Co, standardowo USB, wejście. USB? No, USB.
Coś tu można przeczytać. No jest dużo oczywiście to mieszkanie. Kurde, w porównaniu z tamtą starą. Nie, to jest naprawdę. Kabel jak rozwiniemy. Pyk, 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 pyk. Pójdę na chyba starczyć, nie? Tu kompa. No dobrze jest to, że tutaj ma myszka. Ważne, żeby myszka miała tutaj właśnie tą właśnie gumę taką przy wejściu w obudowę. Kurde, tu rękawiczki brudzą na biało. Macie tutaj takie właściwe wejście, nie? Tu taka guma, która no zapobiega właściwie to się przeszkruszeniu, przełamaniu kabla, nie? Ale smaciany kabel nie powinien tak pęknąć. Tutaj mamy przełącznik DPI. Tak. Więc chyba jest widać napis. Naprawdę myszka jest duża, podoba mi się. Myszka jest naprawdę dla osób, które dużo pracują właśnie na sprzęcie komputerowym. Polecam tą myszkę, tak? No polecam, no jeszcze nie testowałem, tak więc wiecie. Pierwsze co, idziemy podłączyć myszkę. Widzimy się za chwilkę. Po podłączeniu naszego ogrzewania do komputera widać, ukazuje się nam, że świeci, no za chwilkę to teraz jest to niewidoczne. Gasimy wszystkie światła, jakie tu mam włączone. Dobra, ostro mi coś się zgubiło. Dobra, gaszę jeszcze światło w pokoju, było widoczniejsze. Jeszcze monitor i myszka ładnie tutaj nam się świeci, tak z każdej strony. Ładnie tutaj laser na niebiesko oświetla nam biurko. Oczywiście żartowałem. O, łap tą ostrość. Tutaj oczywiście kolory zmieniamy. Tak. Takie tam różne bajery, szmajery. Myszka się prezentuje naprawdę wybornie. Nie widziałem jeszcze tej myszki na internecie. Nie wiem jeszcze jak się będzie na niej pracowało. Ale mam nadzieję, że bardzo dobrze. Ustawimy sobie na tryb czerwony, ponieważ tryb czerwony, no czerwony kolor jest oczywiście szybki, tak? Więc co? Ja tu zapalę tylko to światło, tylko się nie przewróci teraz po drodze. Ładnie tu nam się świeci logo firmy, tak? Tracer oczywiście. Tracera oczywiście posiadam też. Moje kochane słuchaweczki, tak, które też oczywiście są Tracer, tak, nie widać, czy widać światło, od razu widać lepiej, tak wszystko się prezentuje. Jeszcze planuję kupić słuchawki na przewodowe, nie? Na kabel przewodowy, co? No, więc myślę, że jeśli się filmik spodobał, unboxing, nie mam zapłacone za reklamowanie. Więc jeśli się wam spodobała ta myszka, zostawcie dla niej lajka. Oczywiście też dla tego mojego pomysłu głupiego, co wypadłem przy obróbce, no przy otwieraniu. Ja się z nami żegnam, ponieważ już kamera mi tu ostrość gubi. Więc co, trzymajcie się. Na razie, cześć.